Cześć, dzisiaj przygotowałem dla Was subiektywny ranking malowań ciężarówek w Eurotrucku. Każdy, kto posiada odpowiedni level w grze oraz jest zasobny w środki finansowe, może sobie wymalować takie oto cuda na swoim traku. Miejsce szóste przyznałem Dafowi z jego zestawem Pure Excellence. Nowe farbki nie zachwycają, ale błękitny kolor bardzo mi przypadł do gustu, zwłaszcza, że można tak pokolorować także na czepę. Piąta lokata to ponownie Daf, z malunkiem o nazwie Limited Edition. Wskoczył do rankingu ze względu na dyskretne, ale z głową ulokowane napisy i brak jakiejkolwiek przesady. Dla miłośników elegancji, ale nie fajerwerków graficznych. Tuż poza podium na czwartej pozycji mamy Renault w wersji Route 66. Amerykański motyw nawet ładnie maskuje wątpliwą urodę Renatki, ale jak wiemy, makijażu kobiety potrafi zdziałać cuda, do czasu aż się go nie zmyje. Miejsce trzecie to propozycja Mana w wydaniu Lion Power. Dosyć dziwnie dobrano kolor sierści kociaka, jakiś taki wypłowiały, może z cyrku? Nie wiem, ale pierwsze wrażenie to niemal okrzyk: jestem silny i groźny, więc drogi leszcze. Malowanie skupione na jednej postaci, bez zbędnych dodatków. Drugie miejsce, a zarazem srebrny medal, przyznałem Mercedesowi, pomalowanemu na wzór Heavy Charge. Rycerze na koniach, pędzący przez zamieć śnieżną, to jednoznaczny symbol tego, co kochamy w samochodach. Mocy i niezniszczalności. Masa detali poprawi humor każdemu entuzjaście wyszukiwania drobnostek podnoszących walor estetyczny ciągnika siodłowego. Scania King Griffin to dla mnie numer jeden i to nie tylko przez sentyment tej marki. Duży, wyraźny wizerunek gryfa umieszczony na dobrze dobranym kolorystycznie tle. Nie zapomniano również o podkreśleniu silnika V8, który daje nam tyle frajdy podczas jazdy. Niczego mi tym malowaniu nie brakuje. A jaki jest Twój ranking malowań w ETS 2? Czekam na komentarze pod filmem.